Ty sama też miałaś trudne momenty w swoim życiu, no ale wyszłaś z tego, jesteś zupełnie inną osobą. Powiedz, jakie miałabyś przesłanie? Weź w siebie, żeby się połączyć z tym w środku. W tej bajkowej scenerii za chwileczkę spotkam się z artystką, której największy sukces komercyjny osiągnął album Bajeczki właśnie. A tam utwory Wierzę i Radosny, nic dziwnego, Patrycja jest ciągle pełna wiary i bardzo radosna. Patrycja Kosiarkiewicz. Patrycja, czy ty wierzysz w bajki? Umiarkowanie. Kiedyś wierzyłam bardziej, a teraz jak już troszeczkę się nauczyłam o życiu, no to tak... Jestem ostrożna. No ale bajkowa scenografia tobie się podoba dzisiaj, nasza. Tak. Teraz Patrycja jawi nam się w takiej wersji elektro i smakuje to bardzo dobrze, muszę ci powiedzieć. Gratuluję bardzo nowej dziękuję. Płyty. Bardzo dziękuję. Sama byłam zdziwiona, że poszłam w tę stronę. No wiesz co, świetnie się w tym czuję i nawet powiem ci, że byłam zaskoczona, że to się wszystko sprawdziło i że to się wszystko udało. Te dźwięki elektroniczne, to co wcześniej nic cię nie fascynowało? Miałam takie skojarzenie z muzyką taneczną, a ja niekoniecznie właśnie z tą muzyką taneczną gdzieś było mi po drodze. Natomiast teraz dzięki Maciasowi, który tę płytę wyprodukował i z którym ją współtworzyłam, no tak jakby odnalazłam coś zupełnie nowego w tym wszystkim i to sama byłam tym bardzo zaskoczona. Co cię nakręca, Patrycja? Bo ty jesteś mega pozytywną osobą. Jak łapię fajny nastrój, na przykład ćwiczę. Ćwiczę? A tak. co to był ten ruch? Handle? Co to było? Tak, handle. Włączam sobie YouTube'a, Monika Kołakowska, ona tam ćwiczy, ja z nią ćwiczę w salonie, jest fajnie. No i co, dużo masz tej siły, takiego samozaparcia? Nawet jak jest, wiesz, pochmurno, nic się nie chce. Tak, bo ona na szczęście robi krótkie, wiesz, te treningi pół godziny, 40 minut, więc daję radę i staram się codziennie. No czasami nie, ale staram się codziennie. No i jeszcze codziennie robię obchód, robię kroki. Obchód osiedla. Aha. Muszę zrobić 10 tysięcy kroków. I mierzysz? Oczywiście, że mierzę kalorie, mierzę kroki i mówię o tym wszystkim dlatego, bo wydaje mi się, że ruch to jest zdrowy i dobry humor. Ćwiczenia, ale również ćwiczenia duchowe, bo obok mnie Patrycja, która jest coachem. No teraz nie praktykuję coachingu. Czyli coach niepraktykujący. Coach niepraktykujący. Jak to brzmi, słuchaj. Tak. Ale powiedz mi, skąd ta fascynacja, bo temat duchowości jest sobie bardzo bliski, od 20 lat się tym zajmujesz. Tak, temat duchowości jest mi bliski rzeczywiście i staram się to przekładać potem na język muzyki, na twórczość. Ty sama też miałaś trudne momenty w swoim życiu, no ale wyszłaś z tego, jesteś zupełnie inną osobą. Powiedz, jakie miałabyś przesłanie? Weź w siebie, żeby się połączyć z tym w środku, żeby wejść w swoje serce. Znaczy, ja wiem, że to brzmi tak bardzo banalnie, ale naprawdę tak jest. Bo tak naprawdę to my jesteśmy odpowiedzialni za nasz stan wewnętrzny i to my możemy o ten stan wewnętrzny zawalczyć. To może ja jeszcze dodam taki mały suplement. Pozbyć się nadmiaru. Co ty na to? Tak. Specjalnie tak tutaj podprowadzam pod tytuł pięknego utworu z nowej płyty. Wszystkiego za dużo mamy, co? Ostatnio. I tak trochę już giniemy w tym konsumpcjonizmie. Tak, ale ja myślę, że ten czas w ogóle, bo wiesz, ja pisałam ten tekst przed pandemią i nie sądziłam, że to się tak zdarzy, że... Wróżka Patrycja. Dokładnie tak. Później się czułam trochę jak taka, wiesz, wiedźma z nad ogniska, która przepowiada, co się wydarzy, ale naprawdę... Ta opowieść jest dokładnie o tym, co się potem wydarzyło, czyli o tym, że los spowodował, że my po prostu musieliśmy jakoś wyjść z tego nadmiaru. Patrycja, życzę tobie, żeby tego, co piękne i dobre, było w nadmiarze. Dziękuję. I żebyś była tak piękną, pogodną osobą, jaką jesteś i serwuj nam cudowne dźwięki i dzięki za wielkie serce do muzyki. O kurczę, dziękuję. Od całej naszej stacji pozdrawiam. Serek, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Patrycja Kosiarkiewicz. Popatrz na nas zamiast w niebo. Zobacz, jak płytko oddychamy. Jakby nas wcale tu nie było. Spragnione więcej Wyznań Gwiazd? Koniecznie subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij dać łapki w górę. Do zobaczenia.